Śmierć i podatki. Te sytuacje zwykło się wymieniać jako dwie, które nikogo nie mogą ominąć. W cyklu naszych programów podejmiemy temat tej niewątpliwie przyjemniejszej sytuacji, którą jest jednak płacenie podatków. Naszym przewodnikiem po tej materii będzie doradca podatkowy z 23-letnim stażem, doktor ekonomii Jacek Zieliński. Poza prowadzeniem swojej kancelarii jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw doradztwa podatkowego i przewodniczącym Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Początek roku dość często przynosi zmiany w przepisach podatkowych, szczególnie tych, które dotyczą działalności gospodarczej. Również w tym roku pojawiły się takie zmiany, które mniej lub bardziej, ale dotyczyć będą wszystkich przedsiębiorców, którzy używają samochodów osobowych w swojej działalności gospodarczej. No od stycznia 2019 roku zmiany dotyczące używania samochodów w działalności gospodarczej. Powiem szczerze, czy na wesoło, czy na smutno, ministerstwo jak chciało coś zagmatwać, to właśnie się im udało zagmatwać. I rozliczanie po tych zmianach samochodów używanych w działalności gospodarczej jest naprawdę w tym momencie będzie ciężkie dla przedsiębiorców korzystających właśnie z samochodów w działalności gospodarczej. Wiele z tych zmian wpłynęło na niekorzyść podatników, gdyż spowodowały one ograniczenia w ujmowaniu wydatków związanych z pojazdem w kosztach firmowych. Kto straci? Właśnie, no w większości to prawdopodobnie wszyscy stracą przedsiębiorcy, którzy właśnie wykorzystują samochody w działalności gospodarczej, czyli generalnie jesteśmy, można powiedzieć, w plecy tutaj korzystając. Oczywiście chodzi tutaj o koszty, tak? O koszty kwalifikowane w działalności gospodarczej. Stracą wszyscy poprzez właśnie wprowadzenie regulacji, że tylko 75% kosztów poniesionych eksploatacyjnych dotyczących samochodu będziemy mogli zaliczyć w koszty działalności gospodarczej. 25 kosztów będzie kosztem NKUP, tak zwanym niestanowiącym kosztów uzyskania przychodów. Stracą też wszyscy ci, którzy chcą wziąć samochód w leasing lub w najem, samochód powyżej 150 tysięcy złotych. Tak? Może to jest mała grupa, nikt tego nie policzył, nie wie, ale no tutaj rzeczywiście przy dobie, ile samochody kosztują, no mogą być to znaczne straty, aczkolwiek ja tak szacuję, że w większości samochody użytkowane w działalności, generalnie chodzi o samochody osobowe, no to jednak jest do tych 150 tysięcy. Kwota 150 tysięcy oczywiście to jest ta główna kwota słynna, ale ministerstwo jeszcze promując środowisko i ekologię, podało drugą kwotę, czyli mamy 225 tysięcy samochody elektryczne, tak? Jeżeli idziemy, no mamy stać się potęgą, słyszałem, w budowie samochodów elektrycznych, mamy tutaj ileś milionów do któregoś tam roku mieć samochodów elektrycznych, więc rzeczywiście może jest to jakaś forma mobilizująca albo promująca ten zakup tych samochodów elektrycznych. Nowe przepisy nie obejmują oczywiście sytuacji sprzed wejścia ich w życie, choć nie do końca, bo pewne działania mogą spowodować wejście przedsiębiorcy w zakres tych nowych unormowań. Dotyczy to zmiany o te 150 tysięcy, to wszystko dotyczy właśnie nowych leasingów i nowych najem dzierżawy samochodów. Wszystkie stare umowy, czyli zawarte powiedzmy do 31 grudnia 2018 roku, wszystkie te umowy funkcjonują na starych zasadach. Przestrzegam tylko przed tym, że no zdarzają się wypadki, że trzeba zmienić umowę leasingu czy dzierżawy. Może tak coś być, że z różnych powodów. Tutaj zmiana umowy spowoduje to, że niestety wpadniemy w nowe zasady rozliczania. Będą zatem relatywne straty, ale mogą też się pojawić zyski z tych nowych regulacji. Są dwa obszary, w których przedsiębiorcy będą mogli zyskać. Pierwszym takim obszarem jest, do tej pory można było
amortyzować samochód osobowy do 20 tysięcy euro, to wychodziło około 86 tysięcy. Reszta, jak samochód kosztował więcej, reszta była amortyzowana już niepodatkowo. I tutaj przy tych zmianach, tej słynnej kwocie 150 tysięcy, rzeczywiście przedsiębiorca zyskuje, bo może amortyzować samochód do 150 tysięcy złotych, co jest, powiedzmy, praktycznie dwukrotnym zwiększeniem kosztów amortyzacji. Oczywiście, jeżeli taki samochód sobie kupi w tej kwocie i będzie go użytkował w działalności gospodarczej. Drugim obszarem, gdzie zyskuje przedsiębiorca, a też i ma mniej roboty, można powiedzieć, papierkowej, są to rozliczanie samochodu będącego przedsiębiorcą prywatnie, ale użytkowanym w firmie. Do końca roku 2018 musiał rozliczać go, znaczy prowadzić kilometrówkę i tutaj rozliczać go kilometrówką. Przedsiębiorca, który rozliczał kilometrówką do końca roku, teraz może 20% wrzucać sobie od razu w koszty, nie tworząc kilometrów. Po zmianie tych przepisów wśród przedsiębiorców pojawiło się wiele wątpliwości co do prawidłowego rozliczania użycia samochodów osobowych w firmie. Przy zmianie przepisów ustawodawca nam zafundował niezłe dylematy, jak to wszystko liczyć, ponieważ wcześniej były zmiany, gdzie możemy od samochodów osobowych używanych w działalności odliczyć tylko połowę VAT-u, a kwota 150 tysięcy jest taką, powiedzmy, kwotą niby zabitą, tylko że w tym momencie ustawodawca zapomniał, że połowę kwoty VAT-u możemy sobie odliczyć jako VAT, a drugą połowę wrzucamy w koszty, więc licząc to wszystko wychodzi nam, że generalnie samochód w kwocie netto to jest 150 tysięcy minus połowę VAT-u plus druga połowa VAT-u i wychodzi to mniej więcej w kwocie netto tam 137 tysięcy, to jest przy VAT-owcach. Jeżeli oczywiście samochód jest w 100% rozliczany w firmie, mamy kwotę netto 150 tysięcy, bo oczywiście VAT jako naliczony jest rozliczany w deklaracji u przedsiębiorcy. No i oczywiście jeszcze mamy trzecią grupę klientów, przedsiębiorców, którzy są zwolnieni z podatku albo nie są podatnikami podatku VAT. I tutaj u nich kwota netto, kwota brutta jest to samo, można powiedzieć, i mamy dla nich też 150 tysięcy. Więc wyliczenie tej kwoty rzeczywiście jest dosyć skomplikowane, ale to skomplikowane jest dla ludzi, którzy prowadzą swoje biznesy, nie zajmują się rozliczaniem, tak? Jeżeli ktoś profesjonalnie gdzieś to rozlicza, myślę, że to nie powinno stwarzać większego problemu. Zmiany w przepisach objęły wydatki eksploatacyjne, które można zaliczać odtąd w koszty podatkowe przedsiębiorców. I to dotyczy wszystkich przedsiębiorców, którzy mieli samochody przed styczniem 2019 i tych, którzy zakupili samochody w tym roku, mamy 75%. 75% możemy kosztów zakwalifikować jako w koszt uzyskania przychodu, ale to i dalej nas właśnie ministerstwo uraczyło jeszcze bardziej skomplikowaną historią, ponieważ mamy, przedsiębiorcy o tym wiedzą i wszyscy to rozliczają, mamy jeszcze 50% kosztów VAT-u, tak, który żeśmy sobie nie rozliczyli w VAT-ie, ale które szły do kosztów działalności. Więc najpierw musimy wyliczyć podatek VAT, jedną połówkę rozliczyć jako podatek naliczony, drugą połówkę wrzucić w koszty, doliczyć do kwoty netto i od tej kwoty netto dopiero wyliczyć 75%, które idzie nam jako koszty uzyskania przychodów, a 25% księgujemy jako koszty nieuzyskania, koszty nie stanowiące uzyskania przychodów. Więc no, jest to dosyć skomplikowane. Przedsiębiorca, który sam rozlicza, no, musi chyba już na dzień dzisiejszy liczyć na zafundowanie sobie porządnego programu księgowego, który będzie mu to wyliczał, a jak nie ma na to czasu, no to będzie musiał jednak skorzystać z profesjonalnej usługi, czy biur rachunkowych, czy doradców podatkowych, czy kancelarii. To już jest jego wybór. Ale no, przestrzegam, żeby jednak tutaj
to było dobrze, bo to jest nowość i rzeczywiście urzędy skarbowe mogą na to zwracać dużą uwagę przy kontrolach. Poza ogólnym rysem nowych przepisów, które wymagają uważnej interpretacji, pojawiają się też wątpliwości dotyczące szczegółów rozliczeń. Pewne są teraz dylematy, czy na przykład ubezpieczenie samochodu, czy to jest koszt eksploatacyjny, czy to jest koszt wartość. Poczekamy na życie pokaże, pojawią się pierwsze interpretacje. Na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć, że kosztem eksploatacyjnym, no właśnie, czy amortyzacja jest kosztem eksploatacyjnym? Czy to jest odtworzenie wartości środka trwałego? No i tutaj zaczynają się pewne kolejne dylematy. Na pewno kosztem eksploatacyjnym możemy powiedzieć jest benzyna zakupiona do samochodu. Ministerstwo mówi opłaty drogowe, parkingowe, wszystkie naprawy. Jeszcze niedawno od napraw można było odliczać 100% VAT-u. Teraz już nie można. Trzeba to wszystko to się zmienia, jak to ministerstwo mówi, na lepsze dla przedsiębiorców. Czy na lepsze, no to przedsiębiorcy już się niech wypowiedzą. Mam wrażenie, że to jednak przedsiębiorcy mają inne zdanie na ten temat. Podsumowując, zmiany od stycznia tego roku mają swoje plusy i minusy. Minusami, zacznę od minusów podstawowymi. Mamy kwotę 150 tysięcy przynajmniej i dzierżawie, która dotyczy nowych samochodów kupowanych. I drugim głównym minusem, ogromnym dla przedsiębiorcy, jest 75% kosztów, wszystkich kosztów eksploatacyjnych. To są te główne minusy. A plusami, można powiedzieć, to jest zwiększenie, z drugiej strony można obrócić. Wszyscy przedsiębiorcy, którzy planują zakup samochodu do 150 tysięcy, będą mogli w całości je amortyzować, nie tak jak było do 20 tysięcy euro, czyli tam do 86 tysięcy, czyli mają zwiększoną pulę wartości samochodu praktycznie dwukrotnie. No i drugi obszar takich plusów dla przedsiębiorcy, to są ci przedsiębiorcy, którzy korzystają z prywatnych samochodów w swojej działalności, nie wprowadzonych na środki trwałe, nie będą musieli się na dzień dzisiejszy już rozliczać kilometrówką, tylko od razu 20%, co prawda tylko 20% kosztów, ale zawsze to coś. Także wybór przedsiębiorcy należy do przedsiębiorcy, jaki samochód chce kupić i korzystać z niego w działalności gospodarczej. Jeszcze tylko przestrzegam jedno, żeby Państwo przy tym, jak się już pojawiły różne takie teorie spiskowe, lepiej pożyczaj, dobry zwyczaj to pożyczaj, żeby przedsiębiorcy jednak nie dali się skusić podpowiedziom różnym i nie przepisywali samochodów na teściowe czy szwagrów tam gdzieś w pierwszej grupie podatkowej i od nich wynajmowali za 75% kosztów, bo wynajęcie właśnie samochodu od teściowej pierwszej grupie nie skutkuje przychodami u teściowej, a też w spadku nie ma tutaj podatku spadku do darowizn, a przedsiębiorca może w tym momencie skorzystać nie 20%, tylko 75% bez kilometrówki. No tutaj jest to czynność pozorna i możemy być narażeni, że jednak Urząd Skarbowy będzie nas próbował tutaj nam udowodnić, że to było zamierzony cel i wszystko nam wywrócić do góry. Po paru latach może być to bolesne dla przedsiębiorcy, więc mamy trochę plusów, trochę minusów, może trochę więcej minusów, ale jest wybór, możemy tutaj wybrać, co najlepsze dla przedsiębiorcy. Zapraszam do wszystkich doradców podatkowych, księgowych, może mniej, żeby przed kupnem samochodu jednak dowiedzieć się, jakie najlepsze dla niego warunki są jako przedsiębiorcy przy kupnie samochodu.